wszystkim, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online i dzisiaj sobie pogadamy o aktualizacji, która jest, no nie wiem, czy ciekawa, coś nowego, pierwszy raz o tym słyszę, ale to zaraz. Data 1 lutego oznacza rozpoczęcie nowego roku księżycowego zwanego w Korei Seolal. Jest to ważne święto narodowe i rodzinne. Z okazji tego święta mały prezent pojawił się w waszych inwentarzach. Wesołego Seolal. Tak. I do tego są też stroje. Tak, stroje. Właśnie z okazji tego święta. I coś tu jeszcze jest. Aha. Przygotowują się do walentynek, więc jakby kumulacja, bo walentynkowy odcinek też będzie jakoś tak, no jest niedziela. Jest niedziela, moi drodzy, 13 lutego, więc no pewnie jutro się pojawi film po prostu, w sensie 14 pewnie się pojawi walentynkowy film, jeśli dadzą tylko aktualizację. Jeśli tylko dadzą aktualizację, to ja wam to od razu nagram. I no, a co tu jeszcze? Aha, kursy bonusowe, czyli podwyższone szanse na karnawał, na wyścigu, podwójne karotki i tak dalej. Naprawili jakieś też problemy z przedmiotami. Jakieś takie źle wyświetlane stroje. I na koniec jeszcze naprawili błąd z filtrem w usłudze zwrotu koni. Czyli tego takiego przywoływania sobie konia z powrotem za 20 tysięcy. Tak. To się robi w sklepie chyba. Ja wam nawet mogę pokazać usługi. I tu mamy usługi zwracania koni. I możemy sobie szukać różnych źrebaczków. Różnych jakiś koni i tak dalej. Aha, dobra. I tak miałam tu wejść. Obczajmy sobie te stroje. W ten sposób. To jest ten nowy strój zimowy. A to wam pokazywałam, czy nie? Boże, nie pamiętam. No to ja, jeśli wam nie pokazywałam, to też jest nowy strój zimowy. Dodany już jakiś czas temu. Nie wiem, ile to potrwa. Chyba jeszcze tydzień. Chyba jeszcze tydzień od dzisiaj, czyli od 13 lutego. Nie wiem, w sumie może sobie kupię takie coś. Aha, i do tego taki welon, tak? W sumie, czemu nie? Możemy sobie kupić. Dobra. A to? Ale też sobie kupimy. Niech będzie. Musimy wyglądać tematycznie, ok? O. Ale wyglądałam mega. Jeszcze te białe włosy. Kurczę, jak mi się podobają te białe włosy, no. Dobra. Jeszcze konik. Jakąś byśmy mu wzięli zbroję. O! Weźmy mu jednorożca. Podoba mi się. Dobra, bierzemy jednorożca. Nice. O. Dobra. Wzięłam wyścig 8-osobowy. Może się natkniemy na karnawał. Mam nadzieję, że nie będzie się tak jakoś nie wiadomo jak zacinało. O, nie ma karnawału. Bardzo niedobrze. W sumie podoba mi się ten nowy konik. Taki niziutki strasznie, taki malutki jest, taki fajny. Kurczę, chyba się jednak trochę mocno zacina. Ale no dobra, już następny wyścig jakby wezmę inny. Już nie będę brała.
Boże, mam długie paznokcie, nie wyrabiam na klawiaturze. Wściekłe. No ta jeszcze mnie postrzel, nie? Nice. Dobra. Lecimy. A ja wam mogę opowiedzieć w ogóle inaczej. Inaczej, to wam zaraz powiem. Jeśli ktoś tutaj ogląda Star Stable, to nie nagrałam filmu, bo miałam dość dużo zajęć w środę. I lekcje do 17 dosłownie. I też no nie wydaje mi się, żeby ta aktualizacja, czyli dodanie tych takich rzeczy padokowych, była jakaś super. Po prostu, że trzeba było ją od razu uwiecznić, nie? Jakby to. No jeszcze rozumiem, jakby wiesz, wiecie, na jakiejś, w jakiejś Japonie albo w jakiejś, nie wiem, Dolinie Złotych Wzgórz. Ale na farmie Marleya tam sobie może wjechać każdy i sobie to zobaczyć, więc w sumie no. Tylko tyle, że nowe kucyki walijskie będą za tydzień. Czyli w tą środę. No. I to tyle. Ja wam mogę opowiedzieć historię po prostu z życia wziętą. Ostatnio byłam u lekarza, moi drodzy. Nie będę mówić miasta ani nic, bo to nie na tym polega. Byłam u lekarza, dokładniej u kardiologa. I wiecie, no zrobiła mi tam, to była pani lekarz. Pani lekarz, zrobiła mi normalnie badania. I ja po prostu, no... Nienawidzę chodzić w maseczkach. Bardzo nie lubię chodzić w maseczce, nie? I wiecie, no... Do lekarza wiadomo, trzeba tą maseczkę jednak założyć. Ale ja ją miałam tak pół na nosie, pół tak trochę pod nosem. No i tak, żeby tylko się nikt do mnie nie doczepił, że nie mam maseczki, nie? No bo naprawdę nie... Źle mi tak się chodzi w maseczce, no jakoś tak, nie wiem, tam sucho mi się robi w ogóle ta twarz tak dziwnie, tak... No po prostu okropności jakieś z tymi maseczkami. No i miałam tam ją tak pod nosem. I ta pani się tak na mnie spojrzała. I czy mogę założyć maseczkę normalnie? No to mówię, no dobra, no jak już mi upomniała, że nie, no może się boi albo coś, nie? No to dobra, no założyłam na nos. Już trudno, już przeboleję. Zmienimy sobie wyścig. No już mówię, dobra, trudno, przeboleję. Założyłam ją na nos. I się mnie pyta, czy szczepiona jestem. Ja mówię, nie. Bo ja, moi drodzy, szczepiona nie jestem. Też nie to, że jestem jakimś, nie wiadomo, antyszczepionkowcem czy czymś tam. Po prostu nie czuję jakoś wewnętrznej potrzeby, wręcz boję się igieł strasznie i to był po prostu dla mnie dodatkowy stres i no, tak. Jakoś się nie garnę do tego. Jakby, może tak to ująć, że nie mam zdania, jeśli chodzi o te całe szczepionki i w ogóle. Jakieś są teraz takie te, że trzy dawki, nie wiadomo co, no jakoś tak. No. I wracając, pyta się mnie pani, czy ja jestem zaszczepiona. Ja mówię, nie jestem zaszczepiona. I po prostu jak to usłyszała, no to, no... No nie wiem. Wybuchła chyba od środka. Nie mogła znieść tego po prostu. Zaczęła mi mówić w ogóle o statystykach Anglii, że Anglicy się szczepią i w ogóle, a połowa Polski jest niezaszczepiona i coś tam. I że to widać w szpitalach. Ona przecież pracuje gdzieś tam w szpitalu i to widać. I wiecie, wszyscy umierają i w ogóle. I no. I tam była też taka asystentka, która wklepywała tam wszystko w komputer. Co ta pani doktor powiedziała, to ona tam wklepywała w komputer i no. No i tak wam tylko powiedziałam, to zaraz się dowiecie, o co chodzi z tą asystentką. No i ta pani mnie tak jechała od góry do dołu po prostu o to niezaszczepienie przez dobre 15 minut. Że tak, że mam nie słuchać płaskoziemców i tak dalej. No po prostu, no szopka. Po prostu szopka. Naprawdę. Tak, statystyki Anglii, mam nie słuchać płaskoziemców, mamy się ludzie szczepić, tak? Bo wszyscy umrzemy i pandemia się nie skończy, nie? To był jej przewodni argument. No i jak skończyła mnie jechać po tych 15 minutach, dała mi tam te kartki wszystkie i coś tam. Na szczęście już nie muszę do niej iść, bo nic mi nie jest na szczęście i nie muszę już widzieć tej kobiety raz jeszcze. I no, wyszłam stamtąd, z tego gabinetu, żeby już wiadomość do domu, nie? I ta pani, jakby ta asystentka, ta lekarka dalej siedziała tam przy tym swoim biurku i tak dalej. I ta asystentka... no co ten wyścig?
Dobra, zmienimy. Ta asystentka jakby no wyprowadziła mnie stamtąd, otworzyła mi drzwi ładnie, wyszła ze mną i mi na ucho szepnęła, że ta pani jest nieszczepiona. Że ta lekarka, która jechała po mnie 15 minut, że ja nie jestem niezaszczepiona, że ona też nie jest zaszczepiona. A mówiła, dawała takie argumenty, że ona jest zaszczepiona 3 dawkami i jej rogi ani kopyta nie urosły. Cytuję. Tak. I że nic jej nie jest. Że to jest najbardziej przebadana szczepionka. I tak dalej. No. Więc tak. No, cyrk. W sumie nie obrażając cyrku. Cyrk jest super. Jak zwierzątka są dobrze traktowane i jak to jest fajnie przemyślane, naprawdę cyrk jest super. No, no nie no, no to było no, masakra jakaś. Powiem wam, że no... Doznałam lekkiego szoku później. No ale dobra, no. Trudno. Ludzie są różni, moi drodzy. Ludzie są różni, nie dajcie sobie wejść na głowę. Ale chociaż też nie mówię to w ten sposób, żebyście, wiecie, upierali się nie wiadomo jak przy jakiejś tam swojej tej. I nie słuchali nikogo, nie? Tylko tak z głową podejść po prostu. Jak jest więcej wad niż zalet, to warto po prostu rozważyć to, żeby po prostu tego nie robić. Usiąść nad tym, zastanowić się porządnie. To jest wasz wybór. Nikt was do tego nie zmusza. Po prostu. Po prostu na temat tych szczepionek nie mam zdania. Kto się szczepi, to się szczepi. Kto chce. Proszę bardzo. Kto nie chce, ok. Ja nie chcę. Boję się igieł. Strasznie się boję igieł. Więc no. No. Oj. Się kurczę zagadałam troszkę. No ale musiałam po prostu troszkę. No musiałam to komuś powiedzieć po prostu. No takie. Ja bym zaraz zapomniała o tym w sumie, bo to... Takie rzeczy, szczerze mówiąc, w głowie to mi niepotrzebne, ale no... Masakra. Pogadankowy trochę filmik. Trochę się pośmiejecie. Ale szczerze mówiąc, od samego początku, jak tylko weszłam na pierwszą wizytę do tej pani, to ja wiedziałam, że jest z nią coś nie tak. Nie. No, no niestety. Dobra. W ogóle te zdalne skrócili. Skrócili zdalne o tydzień. 21 chyba tam wracają. Nie wiem, ja jestem z województwa, które ma jakby ferie jako ostatni. I ja mam jakby ferie do 28, 7. Więc no. Nice. Nice. Ja sobie posiedzę tydzień dłużej. No ja nie wiem, po co tak zrobili, skoro już zarządzili, że wracamy tego 28 wszyscy. To już powinno tak być. Oni po prostu kombinują jak koń pod górę. No, no masakra. Byleby namącić. Ej, pięknie wyglądamy. Na drugim miejscu, jajku. Jak pięknie. Pojedziemy sobie jeszcze jeden. Co tam? Jak wam w ogóle minęły zdalne? Proszę mi pisać, bo jestem ciekawa. O, bo ja byłam bardzo zwolenniczką zdalnych, ale szczerze mówiąc teraz widzę, że one mnie okropnie męczą. Chociaż i tak bardziej męczy mnie szkoła, więc no w sumie nie wiem. Ja mogłam mieć ferie, wakacje. Tak. Albo jakieś takie nauczanie typu naucz się tego i tego. I ja cię sprawdzę, nie? To jeszcze tyle. A tak to siedzenie na takiej lekcji i po prostu, no nie wiem, w szkole, no to patrzenie się w sufit, bo nie wiem, nauczyciel opowiada o swoich życiowych przygodach, nie? Albo ma jakieś wymagania z kosmosu. Albo mówi co innego na lekcję, na sprawdzianie jest jeszcze co innego, nie? To jest też dobre. Też w tych klasach jest taki problem, że każdy uczy się w swoim tempie, każdy jest... dobry z czegoś innego, na przykład jeden lubi matematykę, a drugi woli WF, a trzeci to w ogóle polski lubi, nie? Więc to też tak, no, powinno być to jakoś rozważone, no ale
Jest jak jest, nikt na to nic nie poradzi za bardzo. Powinni bardziej podchodzić indywidualnie do każdego ucznia, bo no czasami naprawdę nie idzie się nauczyć na tej lekcji. Praktycznie niczego. Dobra. Mogą być jakieś cztery osóbki. O, lubię tą mapę. Podoba mi się tam w sumie jazda. O, Ferrero. Wstałabym do królika, bo wścieka mi się na łóżku i maltretuje moją pościel. A robi to w ten sposób, że kopie po prostu w tym i gryzie to. I mam po prostu taki, no to jest po prostu przenośny dziurkacz. Naprawdę. Ten królik to jest przenośny dziurkacz i tartak po prostu w jednym. Jak się mu da gałązkę, to no. Nie ma jej za chwilę. Jest idealnie obgryziona po prostu. Równiutko idealnie obgryziona. No jakoś. Ja wiem, nie widziałam chyba tych podwójnych karotek czy czegoś. Szczerze mówiąc. Może nie patrzyłam dobrze, no ale. Ale no dobra, niech będzie. Mamy ten księżycowe święto. Nie, no dobra, nie będę tak mówić, pewnie przekręcę te literki. Dobra, po tym wyścigu sobie polecimy otwierać giftboxy, bo nam jakieś podobno wpadły do inwentarza. Więc polecam posprawdzać sobie konta ładnie. I no, ja wam pokażę, co tam jest. Sam jestem ciekawa. Nie! Nie zabijaj mnie! Ui! Ej! O, że nas było widać, nie? Ło, Boże, co ja zrobiłam? Księżycowe święto, wyścigi, pogadanki, nie wiadomo co. O, lubię to, fajne to jest. Tak. Małe są szanse na wyminięcie tego, na pozbycie się tego zaklęcia. To jest takie dość drastyczne zaklęcie i jest go naprawdę mało. Z tego co widziałam. Z tego co gram, mogę uznać, że tego zaklęcia jest naprawdę mało, rzadko. Oj, 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 oj. Nie wiedź we mnie. Nie chcę smoka. Niko nie lubi smoków. Boi się smoków na pewno. Jest jednorożcem, boi się smoków. Już mnie proszę nie zabijać, ja lubię być druga. O. Nie. Nie zabijać mnie. Ło. A go zahamowała, widzieliście? No jak pięknie wyglądamy. Kurczę. Tak, może nie do końca kolorystycznie to wygląda dobrze, ale ogólnie to mi się podoba. 330 karotek. No nie wiem, karnawału nie było, ale no byłam na jednym wyścigu, nie? To też tak nie można mówić, że tego nie ma. Ale też no mniejsze są nagrody, jak się na to dostaniecie. Wiadomo, wtedy koni jest no mnóstwo na tym. Dobra. Nerdigeri. Podoba mi się naprawdę. Naprawdę mi się podoba, jak wygląda nasz konik. Ciekawe, jakbyśmy wyglądali na jakimś innym. O, na Ferrero. Tak, na Ferrero możemy sobie usiąść, zobaczyć. Ej, nice! Konik taki stonowany, a my tak na kolorowo. No, bubel jest wysoki. O! Na nefrycie fajnie. Taki totalny chaos. Ja na tego nefryta bardzo chciałabym go zbridować tak, żeby po prostu wyszedł z niego koń.
który miałby tego jednak czarnego irokeza. Jakoś tak bardziej mi się podobają te z czarnym irokezem. Tak fajnie to wygląda. Okej. Aha, mamy jeden. Jeden? Christmas. Co? A skąd ja mam to? Skąd ja mam Christmas gift box? Okej. Możemy sobie otworzyć Christmas gift box. Tylko jeden? Ten Luna New Year. Jeden tylko, 100 gemsów. Nice. Ładna ta sukieneczka nawet. Trochę nie moje kolory, ale ładne. Nie można się tak zamykać na jeden kolor, nie? 100 gemsów. Muszę zobaczyć na tamtym koncie, czy te Christmas Gift Box też mam 4. Nie wiem, skąd one się tu wzięły. Może z pieczątek? Daj mi jeszcze 100 klejnotów, bo wtedy będę miała idealnie 9000. Dawaj mi 100 klejnotów. Aha, 10 tysięcy, no dobra. I Luna New Year. Uwaga, co tu będzie? Dwa tysiące gemsów. Okej. Fajnie. Ej, podoba mi się. Okej. Możecie sobie stąd brać klejnoty. 2000 klejnotów jest w tym. Zostanie mi 900, ale dobra. Czy sklep? Nie, wiecie co, kupię miejsce, jak mi braknie miejsca, bo może spodoba mi się jakieś ubranko, albo jakieś nie wiem, fryzurka. Zebrałam jakieś jajuszko? Czy nie mam jakichś żadnych jajek? Nie mam żadnych jajek. No dobra, w tym filmie to wszystko. Żegnam się z moim jednorożcem w księżycowym święcie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!